Witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Sim, do się dopróbuję nowej rzeczy, nagram oraz odcineczek, w którym zajmiemy się, widzowie, produkcją sera żółtego, jak wygląda i te sprawy. I w kolejnym odcinku chyba zajmiemy się oliwkami. Zobaczymy, jak tam to wyjdzie, więc lecimy po tą fajną beczkę, ona chyba jest chyba, no nie wiem gdzie ona jest chyba, widzowie, przepraszam. No to później tylko zobaczymy, jak wyglądają rodzynki, no... Zwykła tekstura po prostu paczki, no nic by się nie tutaj, nikt by się tutaj nie domyślił, co? Więc sprawdźmy, jak będą wyglądać ser żółty. Kurde, no może ser tu taka mnie zaskoczy, może być i też ten ser żółty, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale dobra. Tutaj mamy masło, masło też jest fajnie, no masło też fajnie wygląda, zobaczcie, no. Masło wygląda też bardzo fajnie, no tutaj pewnie w jednym takich paletkach, w takim jednym takim palecie takim o tym. No to może być tam z 15 maseł, więc bez kitu. No dobra. Ale nieważne, my się skupiamy troszeczkę na tej, na tym innej kwestii. Czyli co, szukamy naszej fajnej rzeczy. Tutaj mamy tą przetwórnię jakby masła. Tak, możemy tak powiedzieć. To gdzie jest ta fajna moja bańka w ogóle? Tutaj mamy meble, widzowie, no po tylko nam się wyprodukować. Tu mamy cukrownię, mamy zbożowy. A chyba to gdzie chyba koło krów to gdzie chyba będzie, widzę, wiecie. No i jeszcze kupię nową i tamtą starą sprzedam bez kitu. Dobra. O, a nie, tam jest chyba ta zwykła. Chociaż tamtą mógłbym chyba teoretycznie wziąć, nie? A tamtą chyba zadziała, czy nie zadziała? Widzę, napiszcie. Czekaj, zobaczę to, czy tamtą zadziała tamtą maszynką. Bo innej nie znajdę, no nie, no to może być też to chyba, no nie? Trochę wydaje się, że to jest tylko do wody, ale spróbuję sprawdzić. Może to działa, widzę nagle, no zobaczymy. No dobra. No tak, no czekaj, czy takie coś mam w ogóle. Właśnie, skupimy takie coś nowe, bo my się nie chce szukać, widzowie. To pewnie będzie, zwierzęta, to pewnie będzie na 1000%. Nie teraz tylko do wody są niektóre, ale to na przykład jest do wszystkiego, do mleka. Sens, że na przykład dostałem 5000, tylko dostajemy, ale to jest bez sensu, widzowie. Naprawdę. Dobra, nieważne, widzowie. A tu jest ta maszyna, dobra. Podjeżdżamy pod to. Dobra, zostaje nam czekolada, no kurde no. Jestem ciekaw, jak te rzeczy będą wyglądać, naprawdę jestem ciekaw. Po prostu. Dobra. A mamy to, widzowie. Ser żółty, widzowie, jak się płonie. Bo troszeczkę będziemy musieli trochę dorobić tego mleka kiedyś, ale to spokojnie. Dobra, bierzemy to.
Ale mi zbagowały te rzeczy bez kitu, nie? Mleka weźmiemy 8000 litrów. Teraz ile nam zostało tego mleka nam zostało? Jestem ciekaw po prostu. Bo nam nie zabraknie na czekoladę. Nie, ile mam cukru też mam, to też jest najistotniejsze, ile mam też cukru mam. Te zacigry będą tak trwać jak króciutko bez kitu na pewno. Te krowy mam, mleka tylko 3000 litrów już mamy. Oj, troszeczkę słabiutko mamy już z tym mlekiem. Najważniejsze to ten najgorszy tutaj tylko laguje bez kitu, naprawdę. I leci do seru żółtego, jak to się wyprodukuje i tym podobne. To ci będą tak trwać krótko. To będzie taki odcinek, w którym zajmiemy się tylko ze zwierzętami na live bez skizu. To będzie też bardzo spoko. No to będzie mega spoko. Napiszcie, czy takie też byście chcieli. Nie wiem. Rozumiem, że tylko zajmiemy się chyba olejarią. Płatki zwierzę za tym na sam koniec. No troszeczkę będzie mi robotę do tego. Więc wiadomo. A potem wszystko to sprzedamy, co wyprodukowaliśmy ze wszystko. Ciekawe, ile na tym byśmy zarobili. Jestem po prostu ciekaw, wiecie o co chodzi, nie? Fajnie by byłoby ciekaw, byłbym, nie? I potem wszystko będziemy produkować, widzę, tak pojedynczo i tyle palet, na przykład ile zarobię na 50 palet, po prostu taki eksperyment pokażę wam i jestem po prostu ciekaw, ile na tym byśmy wtedy zarobili, wiecie o co chodzi, nie? Okej, widzowie. No wylejmy te wszystkie mleka, jakie tu mamy. Ser żółty. No, działa wszystko, powinno działać chyba. No bez jaj. Noż ja pierdzielę. Ja pierdzielę, nie? Nie mam pytań z tym farmingiem po prostu. No, bierzemy jeszcze raz. Ja pierdzielę, no. No mam, lecimy tam sprawdzić, co tam się dzieje. Pójdziemy spać na pewno do farmingu, więc
Dobra, się nic teraz spać, gdzie teraz lecimy. Jestem ciekaw, ile tak to będzie ser żółty wygląda. Tak ostatni jest jeszcze odcinek, muszę nagrać bez kitu i miałem taki święty spokój, że to szok po prostu na wieki wieków, nie? Dobra, co? Dobra. Hmm. 150 litrów dopiero mamy tego gówna? Ej, jest tu ser żółty, ej. Ej, już wiem, jak on będzie wyglądał bez kitu. On jest w takich belkach. Nie wygląda tak, jakby nie chleb. Czy będzie widać ten sam żółty ser w paletach? Dobra, wchodzimy maksa. Poczekajcie, widzę we chwilkę. I to jest 1000 litrów tej palety, kuźwa? On wygląda jak jakiś chleb bez kitu, ten ser żółty. No jak to idzie, widać? Widać tak panie, czy nie widać? No coś tam widać, jaki tak ser żółty jest, ale... Wygląda jak chleb, to takie tekstury, to wiadomo. To jest idzie masa. Myślałem, że w takich plasterkach też fajne, też zapakowane w takich peczkach, ale no cóż, no. No nie ma, no to nie ma, no to, ale bardzo fajnie, bardzo fajnie. W sumie poznaliśmy, jak to jedzenie wygląda. Czy to może idzie poradzić? Chyba będzie zakończymy ten dzisiejszy odcineczek. Następnym odcinku zajmiemy się może źle oliwkami, ale sprawdzę tylko jeszcze idzie jedną z rzeczy, tylko sprawdzę. Więc dajcie mi jeszcze sekundkę. Sprawdzę tylko idzie jedną rzecz. Tylko jedną rzecz sobie sprawdzę na tym odcinku, żeby właśnie nie zaznaczyć wam w późniejszych odcinkach. Oj, przepraszam, palety. O, to że mamy cukier, to na odcinku na czekoladę też wystarczy, że czekałem tu na pewno na czekoladę. No, kupmy sobie jedną rzecz, bo może wypożyczymy tę jedną rzecz, zobaczymy. Dobra. Lecimy. Dobra. Kupmy tą rzecz. Narzędzie do winogron. I to jest tam taka pani muszkotała, to właśnie mi chodzi. To jest taka po prostu... Czy ona mi pomoże w tym ścięciu takich tam drzewek, czy jak to wygląda. Ale ona się nie pojawiła bez kitu, serio? A tu się nie pojawiła czasami? To są dwa takie same, kurwa, twoje. O, tu mamy. On się zmieściło. Tym się też usuwa te łęciny, jestem po prostu ciekaw też, nie? I co teraz? What the fuck? No, my widelki to podniesiemy, no tylko to podniesiemy. O mój Boże. No widelki zrane, no mi przeszkodzili mi w tym eksperymencie, widzę mi przeszkodzili. No bez jaj, kurde.
To jest do ścinania zeplętu. Czyli dobrze myślałem. Czy to widzę, ta ścina to jakby plęty i na nowo będzie to robiło bez skitu, no i to dupy to jest też. Nie ochotę mi to sprawdzić, jak to wygląda. Nie wiem, no, 6 minut zajmowało mi to podczepienie na bez skitu, nie? Jestem, no kurde, ciekaw, jak to zadziała. Na chwilę tak pojedziemy, to na live będę to robił bez skitu. I to zasieje mi na pewno, to zasieje na pewno ukryte też na pewno zasieje, więc... No... A odpowiedźmy, że stanę z może pojedźmy. Ale fajnie to jest, wygląda bez kitu. No weź tu po tym polu jeździ naprawdę masakra. No na tym wyjedziemy, no już trudno. A tym też tak możemy ten plen usuwać bez skitu, muszę to sprawdzić. Nie da się tym skoczyć. Myślę, że da się tak skoczyć, ale się jednak nie da, widzowie. Tylko szybko wyjedziemy z tej miejscowej i spierdzielamy. No, zakończymy ten dzisiejszy odcineczek. Widzimy się w kolejnym odcinku z farminga. Do zobaczenia.